Abramowicz już w pierwszych godzinach wojny przepisywał majątek w dniu inwazji. Jacht Romana Abramowicza zmienił właściciela. 24 lutego, w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, należący do oligarchy Romana Abramowicza 50-metrowy jacht Akuła Marine przeszedł w ręce jego bliskiego współpracownika, Dawida Dawidowicza, ustalił brytyjski, guardian. Według ustaleń brytyjskiego dziennika, jacht kuła Marine znajduje się obecnie w holenderskim Vlissingen, gdzie przechodzi naprawę. Do dnia rosyjskiej inwazji, jacht należał do Romana Abramowicza poprzez jedną z jego spółek. Gdy doszło do ataku, właścicielem jachtu stał się Dawid Dawidowicz. Dodajmy, że Dawidowicz, w przeciwieństwie do Abramowicza, nie został objęty sankcjami w związku z rosyjską agresją. Pięć jachtów Abramowicza Aquamarine to piąty jacht, kojarzony z Romanem Abramowiczem. Po wybuchu wojny dwa popłynęły do Turcji, a dwa są zadokowane na Karaibach. Aquamarine wyceniany jest na OK. 40 milionów dolarów. Również firma Norma Investments, określana jako wehikuł dla wielu inwestycji Abramowicza, została przepisana na Dawidowicza. Nie udało się sprzedać Chelsea przed sankcjami. Eksperci cytowani przez Wall Street Journal oceniają, że Abramowicz od pierwszych godzin wojny podejmował kroki w kierunku uchroniania swojego majątku przed ewentualnymi sankcjami. Nie udało mu się to w przypadku klubu piłkarskiego Chelsea F.C. Brytyjski rząd zamroził tę część jego majątku, uniemożliwiając Abramowiczowi szybką sprzedaż.